ma jednej złotej reguły, która wskazuje mieszkańcom, w jaki sposób przekonać władze gminy do wprowadzenia funduszu sołeckiego. Wszystko zależy od lokalnej sytuacji. Wszelkie formy lobbowania u zarówno u radnych, jak i u wójta są wskazane. Mieszkańcy mogą na przykład przygotować petycję do Rady Miasta czy do wójta. Fundusz sołecki przynosi obustronne korzyści zarówno władzom samorządowym, jak i mieszkańcom. Korzyścią dla władz jest to, że dzięki funduszom sołeckim można zidentyfikować potrzeby mieszkańców w poszczególnych sołectwach. Dużym atutem funduszy sołeckich, dużą zaletą ich wprowadzenia jest to, że gmina otrzymuje zwrot części wydatków przeznaczonych na fundusz sołecki. Jest to 10, 20 lub 30% kwoty funduszu sołeckiego w zależności od kondycji finansowej gminy. Gminy najbiedniejsze mogą otrzymać nawet 30% zwrotu. Fundusze sołeckie korzystnie wpływają na rozwój wsi, na rozwój społeczności lokalnych. Mieszkańcy spotykają się razem, dyskutują i wybierają inwestycje, które są dla nich najbardziej potrzebne, najistotniejsze z ich punktu widzenia. Dzięki temu, że mieszkańcy mają możliwość zadecydowania o rozdysponowaniu części środków z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego, czerpią satysfakcję, uczą się tego, w jaki sposób działa budżet gminy, finanse publiczne oraz mogą aktywnie włączyć się w realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego, przypilnować danej inwestycji i dopilnować, żeby była tak zrealizowana, jak mieszkańcy sobie to wymarzyli.